Tak, mamy już drugie nagranie. Tutaj chcemy powiedzieć właśnie, odpowiedzieć na to pytanie twoje. Czy mamy jakieś zjawiska, jakieś wydarzenia i tak dalej. Owszem, sami dobrze dokładnie wiecie, że cały czas coś się dzieje. To nie ma tak, że coś się, to co miesiąc jakiś tam zamach jest. Jak się dobrze nie mylę, co w czerwcu był? Nica, tak? Teraz mamy tego klienta z Monachium, tak? A więc coś, co chwilę coś się dzieje, nie? Tu w maju też był jakiś tam, latał siekierę po pociągu, nie? W Niemczech. No to zanim było Monachium, to teraz w tamtym tygodniu była też siekiera. Aha. No, no, a więc widzimy, że jednak coś tam było, nie? A więc cały czas coś się dzieje, jakieś tutaj wydarzenia następują, no i szereg ludzi się zastanawia nad tym, gdzie to dalej idzie i jaki tutaj złapać ten ogólny sens, nie? Jakie tutaj wydarzenia, zjawiska może. Owszem, ze swojej strony mogę powiedzieć, że no, trzeba obserwować niebo. Pewne rzeczy mogą już być widoczne, że jakieś tam, no, może coś się dziać i tutaj obserwacja nieba też tutaj jest dość ważnym elementem. Ponieważ mogą się dziać naprawdę dziwne rzeczy. Następna sprawa. To znaczy ja myślę, że jeśli chodzi o dziwne rzeczy, to tak jak jest napisane również i w objawieniu, że te moce niebieskie będą poruszone, prawda? Także i spadające gwiazdy możemy zobaczyć i różne inne zjawiska w kwestii takiej, powiedzmy, siły słońca, siły oświetlenia, zmniejszenia jego siły i tak dalej, i tak dalej. Bo to wszystko gdzieś mamy tam zazębione, prawda? To tam gdzieś się będzie, natomiast nie jest to jeszcze ten etap. Ale to już mogą być symptomy. Mogą być symptomy, no bo już mi opowiadano na przykład o... W ogóle śladu nie było, a na przykład na Opolszczyźnie, w pewnym miejscu, w okolicach Góry Świętej Anny, na przykład zasuwały sobie dyski magnetyczne. Dyski magnetyczne zasuwały sobie na zasadzie pożyć dychę. One sobie fruwały te, w te i we w te. I jakoś nikt tam specjalnie się tym nie przejmował, że one tam latają. To w okolicach Góry Świętej Anny, nie? Na Opolszczyźnie. No i to takie rzeczy, powiedzmy, widzimy. A więc to warto obserwować różne rzeczy, bo mogą się tutaj pewne wydarzenia dziać. Natomiast powiedzieliśmy tutaj, powiedziałeś o tej kwestii banków, nie? A więc, no dobrze. Mnie już nawet indagowano o to, no ale wreszcie weź ty tam poczytaj tą Biblię trochę. Weź tutaj wykaż, że to jest nieformalna władza. To weź to wszystko wytłumacz. No to dlatego mamy 17, 18 objawienia i tutaj co niektóre wersety będę tutaj omawiał, natomiast Państwo wejdą do Biblii, w internecie też ona jest i będziecie mogli sobie to wszystko sprawdzić. Oczywiście my tutaj powiemy pewne kwestie ramowe. Ramówka, taka ramówka strukturalna, co, po co, dlaczego. Natomiast szczegóły jakieś takie, no to one wyjdą w praniu, jak się to mówi. One się dopiero pojawią. Ale możemy od czegoś zacząć, czyli mamy tutaj w 17-18 rozdziale wizję nierządnicy, która jest na bestii, tak? No i teraz tak, proszę zwrócić uwagę, ja tutaj już będę korzystał z wersetów. Mamy coś takiego. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierzych imion, mających 7 głów i 10 rogów. No proszę bardzo. 7 głów, 7 rogów, 10 rogów. Ale co jest najważniejsze? Kobieta siedzi na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu. Zwierzę, czyli dlaczego szkarłat? Szkarłat jest to element władzy, a więc bestia ma w tym momencie władzę. Jest elementem władzy. Z punktu widzenia człowieka, który jest poddany takiej władzy. Natomiast nad nim stoi jakaś właśnie ta kobieta, czyli nierządnica. I mało tego, to jest najważniejszy tutaj wniosek i ten werset, który przeczytałem, ona jest na pustyni. I właśnie, czym jest pustynia? Na pustyni można ukryć. Nawet całe dywizje. W czasie II wojny światowej na pustyni ukrywano ogromne ilości wojska w Afryce Północnej. Jedna i druga strona robiła to.
ukrywano, właśnie na pustynia temu służyła, żeby to ukryć. Pustynna burza, prawda? Taki przykład. No chociażby, nie? Pustynna burza w Iraku, na pustyni ile? 700 tysięcy wojska. Ukryto. Ukryto 700 tysięcy wojska, zwieziono i też nie widać, no bo na pustyni co patrzysz, tylko jest kupa kamieni i piachu, nie? A więc, no, to jest właśnie symbolika taka oparta na tym, że to jest nieformalna władza. To jest władza rzeczywista, ale ona jest nieformalna. To, co my widzimy, to jest władza formalna. Tam jakieś tam wybory, niewybory, takie różne brednie. To i ta władza jakoś tam funkcjonuje, jako tako ten system funkcjonuje na tej zasadzie tej władzy. Natomiast tutaj objawienie Jana, ten 17:3, to nam właśnie mówi, że to jest nieformalna władza. I tak samo nad tą nieformalną władzą jest ktoś, kto trzyma to za pysk, tą nieformalną władzę. Jest to właśnie ta nierządnica. I tutaj miała imię, tak? Imię. To jest werset już 5, 17 rozdziału. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznych i obrzydliwości ziemi. Czyli tak, Wielki Babilon. No to teraz musimy wjechać, czyli mamy nieformalną władzę, ale teraz musimy wjechać do Babilonu tego starożytnego. To jest bardzo ważne. Czym on się charakteryzował? Opisany w księdze Daniela, prawda? Tam tak, tutaj... czym on się charakteryzował właśnie ten Babilon. Babilon został w końcu zlikwidowany. Znaczy, miasto upadło, nie? Ale Babilon był miastem państwem. I to jest bardzo ważne. Miasto państwo. A więc też jakaś struktura władzy. Mało tego, czym się charakteryzował Babilon? Tam charakteryzował się lichwą i tym systemem irygacyjnym. I teraz tu jest największa właśnie wizja, na tym polega, że system irygacyjny wymagał obsługi. To było miasto nad Eufratem, a więc wymagało to obsługi. Trzeba było to ciągle czyścić. To wody Eufratu nie są takie krystaliczne, jak strumień górski między kamieniami płynie, tylko to był muł. Do dzisiaj to jest muł i ci fellachowie, którzy tam mieszkają, to oni wolą pić tą wodę z tego Eufratu, bo oni się mogą najeść tą wodą. Oni nie chcą czystej wody, to właśnie to brudne. To jest taka ciekawostka. Ale żeby to wymagało to czyszczenia, żeby te wszystkie wiszące ogrody i cały system irygacyjny funkcjonował. I teraz w momencie, jak wpadła lichwa, system monetarny, to praktycznie system monetarny wykończył system polityczny tej władzy tego Babilonu. To było mniej więcej mury Babilonu, to było gdzieś tak 17-18 kilometrów bieżących, nie? Długości. A więc to było zamknięte, nie? A więc system, miasto funkcjonowało na tym systemie irygacyjnym. I w tym momencie, jeżeli się robiły nożyce, finansowe, dochodowe, to wiadomo, była nędza i było wielkie bogactwo, bo to jest automatyczny system powstający na skutek lichwy. Dla przykładu, lichwa tuż przed rozbiorami, na przykład, to jest taki konkretny przykład, to jest taki per analogia, w środowisku żydowskim przed rozbiorami było gigantyczne bogactwo i gigantyczna nędza. Totalna po prostu, takich prostych Żydów, nie? I cały wist polegał na tym, że później państwo, już było za późno, po prostu ten system podatkowy zrobili taki równy dla wszystkich. Już nie dawali Żydom rządzić nad podatkami, bo już tak podzielili, że jak podzielili, powiedzmy, że nędza i wielkie bogactwo, tylko już inaczej, nie? I tak samo było w Babilonie, gdzie była ogromne bogactwo i wiadomo, ogromna nędza na skutek lichwy. I teraz to spowodowało wszystko. To spowodowało, że coraz więcej ludzi opuszczało Babilon, bo się nie dało żyć w tej nędzy. A więc było coraz mniej ludzi, a system irygacyjny wymagał ogromnych nakładów i bieżącego utrzymania. Nie było już kim, bo wszyscy uciekali z nędzy. Opuszczali Babilon, woleli gdzieś indziej mieszkać niż po prostu w tym mieście, gdzie no, były te dość straszne warunki. A więc
i miasto opustoszało i z czasem przestało istnieć. A więc tutaj cechą charakterystyczną Babilonu była lichwa. I to była przyczyna upadku Babilonu starożytnego, właśnie lichwa. Natomiast co my chcemy tutaj powiedzieć? I tak samo tutaj mamy to samo, tylko to jest w skali światowej. I dlatego jest napisane Wielki Babilon. Czyli lichwa, czyli władza, nieformalna władza, tym razem mamy znów nie, tylnie, w Babilonie była ta formalna władza, nie? Ale była też nieformalna wtedy władza, która trzymała po prostu tych królów babilońskich. Zapezgi. Tak, zapezgi ich trzymała, nie? A więc tutaj ta wielka nierządnica jest nieformalną władzą, która dzierży lichwę. I już mamy odpowiedź, kim jest nierządnica. A więc odpada tutaj wielopoglądowy czy wieloznaczeniowy efekt, że na przykład Watykan jest tą wielką nierządnicą. To jest powielane, ta bzdura jest powielana w wielu religiach, że Babilon, czyli Watykan, to jest Watykan i oni tego. Tutaj wypada z gry on, Watykan. Watykan jest tylko elementem bestii i nic więcej się tutaj nie dzieje. Oni grają w jednej drużynie. Natomiast właśnie ta nieformalna władza, niewidoczna, uwaga, niewidoczna, nieformalna, niewidoczna władza, to ona jest właśnie tą bestią, to są tajne stowarzyszenia, a masońskie, natomiast tym organem decyzyjnym, ostatecznym, to są właśnie, to jest władza tych, którzy mają banki. O, i tak możemy tutaj powiedzieć, to są banki, a więc tu jest system monetarny, system lichwiarski, jest elementem władzy diabła i jest dzierżone przez grupę iluminatów, to co my dzisiaj nazywamy, że to są iluminaci. No, też nieformalna grupa władzy, tych decydentów, natomiast reszta to są już te, to są elementy wykonawcze, czyli to są, właśnie jest tak zwana masoneria, to co znamy pod słowem masoneria. A więc tutaj jest na tym, i tutaj mamy akurat tą sprawę sprecyzowaną. Czy mogę dodać, to grupa stojąca w pełnej opozycji do Boga, prawda, która całkowicie będzie walczyć. Są buntownicy. Będzie wyciskać, co tak. Tylko będzie można, aż do końca, prawda? Tak, tak. To jest ramię diabła. Tak, to jest ramię diabła. Takie zbrojno-ekonomiczne. Tak, zbrojno-ekonomiczne ramię diabła i trzymane w ryzach cały świat, bo później mamy werset 15. Że ona jest nad wodami też, nie? To jest i mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. No proszę bardzo. I później, jeżeli nawet widzimy, że ta bestia ma siedem głów, czyli oznacza pełnię władzy nad światem. Pełnię, czyli siedem to jest pełnia, to jest siedem, czyli to jest liczba oznaczająca pełnię, czyli ma kontrolę nad całym światem. Wykonawczą kontrolę. Czyli z ramienia iluminatu. O, w ten sposób. I co jeszcze mamy tutaj w tych wersetach? I teraz tak, oj, proszę bardzo. Tutaj jest werset 9, ja go przeczytam. Mówi on tak, tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta i siedmiu jest królów. Mi chodzi tak, siedem głów to siedem pagórków. Właśnie. Siedem głów i siedem pagórków. Czyli to już mówiłem, liczba 7 to jest to pełnia, a 7 pagórków to jest tak samo po prostu, też 7 pagórków, czyli to jest też siódemka, czyli też pewnie pełnia władzy. Władzy, że ma głowę i ma miejsce, czyli ma swoje miejsce, pełne jest wszędzie i ma tą głowę, czyli jest pełnia decyzji nad całą ziemią. W ten sposób. Globalnie, tak. I teraz mamy tak. I teraz mamy werset. O, w 18 już mamy też odpowiedź. A kobieta, którą widziałeś, czyli ta nierządnica, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. A, właśnie. I tutaj wszyscy myślą, że to jest jakieś miasto, może Jerozolima, może Watykan, tam Rzym i tak dalej, że to też siedem pagórków. No i to takie pierdoły tam popychają religianci, tam, albo tacy, co udają, że nie są tutaj, że coś tam wiedzą. Otóż dawniej, w
czasach, kiedy było to wszystko spisywane, to było normalka tak zwane miasta państwa. Że miasto miało i na przykład pewien teren zajmowało, nie? I na przykład Babilon też był właśnie takim miastem państwem. Czyli w tym momencie jest to nieformalne państwo w państwie. Tak to można dzisiaj powiedzieć. Państwo w państwie. Nieformalne, czyli niewidoczne. Że coś jest, jest ta władza, a ona jest niewidoczna. I tutaj te wersety, no, ludzie, którzy powiedzmy nam popychają brednie, to oni po prostu dali. No, Watykan w Bogu im powiedział i tak dalej. Ale po co się właśnie tam popycha Watykan? Dobrze mieć kozła ofiarnego w temacie. Na przykład, o, i te wszystkie tego, to jak coś, bo wielka nierządnica, to on upadnie, to zaraz tego papieża trzeba aresztować, a ten nie może jeździć i tak dalej. No, to tak wygląda, nie? Po prostu jest kozioł ofiarny. Watykan to jest bardzo dobry kozioł ofiarny, stworzony przez nemrodystów i zarządzany przez nemrodystów, ale jako kozioł ofiarny, bo jest tak, jest dobry nemrodysta i zły nemrodysta, nie? To jest taka ideologia. Ale tak naprawdę to nie są wszyscy grają w jednej drużynie. Ponieważ ta władza tutaj, która jest, to jest władza nemrodyczna, czyli genotypu diabła. O, można tak to powiedzieć. Także genotyp diabła charakteryzuje się tym, że w niego demony wchodzą na zasadzie wchodzisz do sklepu i wychodzisz do sklepu. Albo wchodzisz do samochodu, siadasz w samochodzie i wychodzisz. To po prostu genotyp ma to do siebie, że ma taką cechę. Natomiast w ludzi bardzo trudno wejść. No ale dlatego to jest tak zarządzane. Stąd ta siła tej władzy, bo demon wchodzi i wychodzi. Znaczy siedzi tyle, ile trzeba i po prostu tam ci podejmują decyzje, które mają podjąć. I później wychodzi, kiedy już po prostu została... Wykona dawne, znaczy pewne operacje, nie? Decyzje i tak dalej. I teraz tu my mamy taki werset, tak, tu przeczytałem tu różne wersety, teraz 13. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoje zwierzęciu. Wersety wcześniej mówią o władzy politycznej. Władza polityczna już po prostu odda tą swoją jakąś tam fragment tej władzy politycznej, tej widzialnej, odda władzę zwierzęciu, czyli władzy nieformalnej. Całkowicie się podporządkuje, już nie będzie żadnych tam jakichś tarć, jakichś drobiazgów, szczegółów i tak dalej. To po prostu oni oddadzą właśnie, tylko po co oddadzą, żeby można było właśnie zlikwidować nierządnicę. I w ten sposób system bankowy nie upadnie sam w sobie, tylko system bankowy zostanie zniszczony. Poprzez likwidację ludzi, którzy stoją za tym systemem bankowym. To nie jest tak, że bank sobie, tak, Babilon upadł, no bo tam powiedzmy ludzie się wynieśli i system irygacyjny poszedł się bujać, nie? A teraz gdzie ty uciekniesz? Na Antarktydę? Nie ma gdzie. Teraz nie ma gdzie uciekać. Teraz ludzie się już nie mają przemieścić, po prostu muszą mieszkać, muszą funkcjonować, a więc lichwa po prostu zrobi swoje. I tutaj możemy też powiedzieć parę takich ciekawostek. Można podejrzewać, że te wszystkie takie ratunki banków, to jest na przykład system tych frankowiczów, to jest system ratunku dla banków. To można tutaj, że to był system ratunku. Po prostu wystarczyło w Szwajcarii podnieść kurs franka i było po temacie, nie? Już nie mówiąc o tym, że to była umowa bukmacherska, a nie umowa bankowa. To już pomijam, powiedzmy. No ale po to trzeba było to zrobić, żeby wesprzeć banki. Nie dla pizzo. Teraz mamy trzecie dno Brexitu, nie? No przecież te trzecie dno to było takie, no to pierwsze to, że nie było wyjście, tutaj krzyczeli i tak dalej, trele, mele i tak dalej. Były dwa dna, to jeszcze jest trzecie dno. Trzecie dno to jest finansowe, po prostu w nocy nastąpił skok na bank, jak to się mówi, nie? Czyli skok na giełdę. Na giełdach walutowych też przypadło ogromne ilości kasy, bo trochę kurs poszedł, no i przy tych gigantycznych skokach, dość duży skok, tam było chyba 10-20%. Bardzo duży był skok na walucie, na wartości walutach i można było w ten ogromne sposób... Ogromne kwoty. I to też poszło. Gdzie na co to poszło? To, powiedzmy, ten Brexit, on to jakby przykrył. Odwrócono uwagę. Albo chodziło o cash, nie? I to jest właśnie najważniejsze. Czyli mamy trzecie dno. Teraz tak, w zeszłym roku przepadło w Polsce 19 na tym przerzucie z tego OFE do ZUS-u, nie? Mi to znikło 19 miliardów. No taka jedna pani powiedziała wtedy, że no ja nie wiem, gdzie te pieniądze się podziały, ale one na pewno trafiły w dobre ręce. Taka jedna pani powiedziała, nie? Nagle 19 miliardów, słuchajcie, to jest, tak licząc na 4, to jest
To jest, słuchajcie, prawie że 19, to jest prawie 5 miliardów. Prawie po 5 na twarz. Prawie 5 tych miliardów euro. Dobrze liczę? No tak. No około, nie? Nagle wyparowało. 5 miliardów euro fru. I nagle cisza jest, wszystko jest w porządku. Poszło na ratowanie banku, bo one już mają ten kryzys, bo cały czas w internecie tam mówili, że Deutsche Bank ma jakieś tam schody i tak dalej. Tylko to jest wszystko tak ukrywane, żeby się nikt nie połapał, ale to zwróćmy uwagę, tu w 18 rozdziale jest napisane, że w jednej godzinie, teraz znajdę ten werset. Myślę, panie Mariuszu, że to już jest moment od lat 30., kiedy powstaje już rezerwa federalna, prawda? Kiedy ostatecznie już przepływ pieniędzy staje się już globalny, prawda? Tak. Już przed drugą wojną. System już jako tako, system już nawet zbankrutował w latach 30. Dlatego był czarny czwartek i już wtedy spompowanie pierwsze gigantyczne. Takie już było spompowanie kasy. Na skalę niesamowitą, dokładnie. Ósmy werset mówi tak. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi. W jednym dniu. Czyli słuchajcie, to będzie taki krach. Jeden dzień po temacie. To nie to się będzie ciągnąć. Teraz się ciągnie jak smród po gaciach, nie? Że ten bank ma problemy, tamten ma problemy, tu tego, tu gdzieś do druki, tam gdzieś emerytów czyszczą. To jest tam, to jest tylko takie powiedzmy łatanie dziur, nie? W tej chwili. Ale to wtedy ma być tylko jeden strzał w łeb i po temacie. I wtedy masz, miałeś konto? Bankomaty puste. Miałeś konto? Nie masz konta. Idź do konta. Tak, to wtedy idź do konta. Tak. Nie no, to niby śmieszne jest, ale, nie, ale dla ludzi, którzy bardzo są nieświadomi. Bardzo poważne sprawy, bardzo poważne. My się tam powiedzmy śmiejemy, nie? Bo człowiek i tak nie ma za dużo pieniędzy, powiedzmy do domu. Co tam stracić? Nie mamy co stracić. No właśnie, o to chodzi, nie mamy ale co stracić. Ci, co mają grube portfele, to poczują. Rzeczywiście będzie to katastrofa. Oni od razu, dywan zostanie spod nóg, bo zawsze się... Jaki jest system? System jest taki, gdzie no słuchaj, masz kasę, to żyjesz, nie? Nie masz kasy, wypadł z gry, jest śmieć. A więc nie ma o czym gadać, nie? I teraz ci, którzy nie mają tych pieniędzy, to co nic nie stracą. Natomiast ci, którzy mają ogromne ilości, to oni po prostu pójdą do konta, tak? Masz konto? No to pójdziesz do konta. Nie? Na tej zasadzie, no takie jaja, nie? I to jest właśnie, i teraz tak. Wie pan, pieniądze są wirtualne i z papieru, więc w każdej chwili będzie można stworzyć z nich proszę, nieistniejący śmieć, prawda? Tak. Te banknoty staną się do druki. Do druki. Do palenia w kominku będą się nadawały. Tak, będzie można ze stówy, wartości, prawda? Ze stówy zrobić dżonta. Ja zawsze mówiłem, że można skręcić sobie ze stówy dżonta. A teraz mają być nawet pięciotysięczne banknoty podobno. No i to też będzie można z pięciotysięczki zrobić ten, no... Będzie droga podpałka. Tak jest. Będzie powiedzmy, jak to w takim filmie, ogrzewanie, jak to powiedział ten, w takim filmie było Sylvester Stallone. To jest Na krawędzi, to był ten film. I tam też polowali na takie 10-tysięczne dolarówki, nie, papierowe. Nie, i on tam na przykład palił i on mówi, że tutaj ogrzewanie kosztuje majątek. On spalił po prostu ten. Tą forsę spalił, po prostu nie wiedział co tam palić, powiedzmy tego, to palił te dolary z tej walizki jednej. Nie? Bo do tego to się sprowadzi. To tak, ja mówię, tutaj w górach ogrzewanie kosztuje majątek, nie? No i spalił Sylvester Stallone. No. I tutaj jest coś ciekawego, tu werset jest. Kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru. Praktycznie w tym momencie handel zostanie zarżnięty jak świnia. Wszystko się zatrzyma. Tak. Tutaj jest później 12, 13 werset, to jest cały... wszystkie luksusowe towary, takie najbardziej chodliwe, nie, dla bogatych. To wszystko pójdzie się bujać. Mamy dalej. Później... Proszę bardzo, 17 werset jest tak. W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo. Martwią się. No jak to mogło takie wielkie bogactwo nagle przepaść? Oczywiście przepadnie, bo to jest wirtual, nie? To jest kapucha wirtual. Nie rzeczywiście. I mamy dalej jeszcze. I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala. Tu w ogóle jest fragment, czym jest prawo morskie, nie? Tutaj mamy ten fragment. O tym prawie morskim można sobie wziąć
filmy na YouTubie, prawo morskie. Cały system handlowy to funkcjonuje na zasadzie prawa morskiego. To jest bardzo ciekawe. Tutaj jest, to jest jakby namiastka, jakby zwrócenie uwagi, że całe te prawo handlowe tutaj na świecie to jest oparte na prawie morskim. No i to powoduje, że właśnie dlatego to jest napisane o tych żeglarzach, nie? Co my żeglarze? Powiedzmy, że co on tam na okręcie może być, no, na okręcie coś tam widzi, nie? Jak on ma dookoła horyzont, co on tam może zobaczyć, żeglarz, nie? Aby to widzieć, nie? A więc to są ci, którzy funkcjonują tu na ziemi, będą funkcjonować i oni będą właśnie, to są ci, którzy jakby ten system handlowy prawa morskiego pilnowali. Ale to zostanie właśnie ten handel na zasadzie prawa morskiego zostanie zlikwidowany. Zresztą w YouTubie można sobie zrobić tutaj reseta, czyli tego powtórkę, co to jest prawo morskie, na jakich zasadach to funkcjonuje. No tu mniej więcej mamy ten 18 rozdział, 17 mniej więcej. I to wszystko sprowadza się do jednej godziny, do jednego dnia. Wielkiej boleści. I to jest to. I to jest praktycznie to, co tutaj w tym temacie można powiedzieć, to co nas czeka w przyszłości. Najbliższej. Najbliższej, no bo to to nie pociągnie tak długo, ponieważ to widzimy na własne oczy, że co chwilę są destabilizacje, no i ten system bankowy już ma dychawicę, ale będzie na tyle osłabiony, że będzie można pyknąć i on pójdzie się bujać. Równie jak domek z kartu. Dokładnie. Tak, i to wtedy tyk zrobić i praktycznie jest po temacie. To w tym temacie byłoby wszystko. No co? To tyle. Na razie. Aha, do następnego jakiegoś tam kawałka. Dziękujemy bardzo Państwu.